Drodzy, zawsze jest to dla mnie przywilej, gdy mogę tutaj stanąć i dzielić się moimi przemyśleniami, tym, co na kartach Słowa Bożego było dla mnie inspirujące. Tak bardzo myślałem, w jaki sposób przedstawić myśli, które Bóg mi podsunął. A właściwie jest to temat, który już od wielu lat funkcjonuje w moim notatniku, a jednak tak wiele rzeczy zmieniło się wokół nas. Jesteśmy w tak innej rzeczywistości niż byliśmy kiedyś, że warto do niektórych rzeczy po prostu wracać. Mam nadzieję, że akurat w tym zborze nie prezentowałem przesłania, które dzisiaj chcę, z którym dzisiaj chcę się podzielić. Drodzy, chciałbym powiedzieć, że nie będę powinien być apel ewangelizacyjny, ale postaram się, ażeby połączyć myśli apelu ewangelizacyjnego z kazaniem, ażeby ten czas, który nieubłaganie płynął, nie stał się naszym konkurentem. Drodzy, w tej lekcji mamy zapisane myśli, które zachęcają nas do tego, ażeby trwać w pojednaniu. I autor zwrócił uwagę, że pojednanie, o którym często czytamy w Piśmie Świętym w wielu miejscach na kartach Słowa Bożego, to jest pojednanie między ludźmi, a także pojednanie z Bogiem. Nie da się trwać w pojednaniu z Bogiem, nie będąc pojednany z ludźmi. Ani też na odwrót. Nie można trwać w pojednaniu z ludźmi, jeśli jesteśmy w ciągłym, nieustającym konflikcie z Bogiem. Jak te rzeczy pogodzić? W jaki sposób sprawić, ażeby pragnienie Jezusa Chrystusa spełniało się? Zarówno apostołowie, jak i Pan Jezus mówił o tym, że w Jezusie Chrystusie Bóg świat z sobą pojednał. To było dzieło tak ważne, że nie pozostawił go ludziom, ale Bóg podjął pojednanie człowieka ze sobą. I poniekąd o tym chciałbym też i dzisiaj mówić, drodzy. Łatwo przedstawiać historię w barwach czarno-białych, że coś jest albo złe, albo dobre. A człowiek jest taki, że na przemian jest raz zły, raz dobry. I ten sam człowiek ma czasem dwie różne strony, tak jak i moneta ma jedną i drugą, ale sama w sobie nie byłaby monetą, gdyby nie miała tych dwóch stron. I człowiek również. Drodzy, doświadczamy tego wszyscy, że zdarzy się, że w życiu układają się sprawy dobrze. Możemy być dumni i zadowoleni z tego, że coś wyszło, a później opowiadamy innym, jak to nam dobrze poszło, jak się dobrze sprawy poukładały. Ale przecież nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Albo też odwrotnie. Spoglądamy na kogoś, a z niego nic nie będzie. No nic nie będzie, ale to też tak nie jest. Ani nic nie jest do końca czarne, ani nic nie jest do końca białe. Jest to przekładaniec różnych emocji, które w życiu ujawniają się, które czasem bywa, że biorą górę nad rozsądkiem. Powiem we własnym imieniu, że cieszę się, jak mnie ktoś za mocno nie krytykuje. Owszem, krytyka jest dobra, ale jeśli chociaż za mocno ktoś nie skrytykuje. Cieszę się, jak ktoś powie, wiesz co, fajne to było. Cieszę się. Natomiast bywa, że budzi się odruch
buntu. Nie, to ja się z tym nie zgadzam. Jak to jest? Skąd się to bierze? Dlaczego nie zawsze się cieszę albo się nie zawsze smucę? No tak to już jest, że jesteśmy wypełnieni pewną konstrukcją psychiczną i z jednej strony chcielibyśmy tego, co dobro, a nie zawsze mamy sił i znajdujemy w sobie wystarczająco sił, ażeby to dobro rozsiewać wokół siebie. Słowo Boże o tych, którzy dbają przesadnie o siebie, mówi, że jest pyszny. A tekst biblijny mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. No i znów byśmy chcieli powiedzieć, czy wszyscy są pyszni? Chociaż każdy się cieszy, jak mu dobrze coś pójdzie albo go pochwalą. Czy zawsze jesteś pyszny? Albo czy zawsze jesteś pokorny? Ja tej pokory bardzo niewiele w sobie widzę. Ponieważ się przeplatają różne rzeczy, różne elementy. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. A to też i w społecznościowych mediach ktoś tam posługuje się od czasu do czasu jakimś tekstem biblijnym i między innymi taki tekst padł: pycha przychodzi przed upadkiem. To znaczy, jak żeś upadł, to jakiś związek ma z twoim upadkiem pycha. Apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że pycha jest jednym z naczelnych grzechów pogan. A całe szczęście, że pogan, prawda? Bo to nie dotyczy nas, chrześcijan. No taki by można było wniosek wyciągnąć. Ale może to inaczej trzeba spojrzeć, że jeśli dominuje w życiu naszym to nadmierne dbanie o siebie, to ma coś wspólnego z cechą pogańskich, niechrześcijańskich, niebożych ludów. W przypowieściach Salomonowych czytam, że pycha przywodzi człowieka do upadku. Więc to musi być coś ważnego. Ale przecież nie krytykujemy kogoś, kto się cieszy, że go pochwalą. No byłoby dosyć takie dziwne, gdybyśmy go skrytykowali, że go pochwalili. A więc to wszystko jest bardzo blisko wokół siebie, obracają się te emocje, które zdawać by się mogło są obojętne, albo też i są tymi, które przywodzą do upadku, do pogaństwa, do różnych innych nieszczęść. Pomyślałem sobie, sięgnę do encyklopedii i zobaczę, co też tam mądrego napisano na temat pychy. I pisze tak. Pycha to karłów zbuntowanych siła. Pycha to karłów zbuntowanych siła, a jednak siła. Ale siła tych, którzy no, zostały przez Krasińskiego określeni, że to takie karły duchowe. Dalej ktoś inny powiedział, że pycha to nadmierne przekonanie o własnej doskonałości. Nie da się powiedzieć o kimś, że ty jesteś pyszny, bo ty sam najlepiej o tym wiesz, jaki jest rzeczywisty stan. Bo co jest w twoim umyśle, co jest w moim sercu, nikt nie wie, tylko ja sam. A bywa nawet, że i ja sam nie wiem. Wie ten, który mnie stworzył i który się bada serca, myśli i on zna wszystko. Wszystkie okoliczności, które ostatecznie składają się na to, że są przejawy pychy. Fajna myśl, którą niejaki Grzeszczyk wypowiedział: pycha nie znosi tłoku, ale pcha się chętnie. Nie znosi tłoku, bo chciałaby być sama, ale wszędzie stara się być obecna.
I ostatnia myśl, których wybrałem, trzeba wiele pokory, by wyzbyć się pychy. Wiele pokory trzeba, żeby się pozbyć pychy. Moglibyśmy, i nie chciałbym do tych standardowych pytań wracać, gdzie jest początek pychy, bo my wszyscy wiemy, gdzie jest początek. To jest ojcem kłamstwa, ojcem pychy, ojcem wszystkiego, co jest przeciwne Panu Bogu. Bo wszyscy wiemy, nie będę też i takiego pytania stawiał. Ale wielu ludzi zostało zarażonych, zainfekowanych tym odruchem. Chciałbym o sobie jak najwięcej dobrego słyszeć. Chciałbym, ażeby być wywyższony. Ezechiel pisze tak i Izajasz pisze tak o jutrzeńce, który marzył o tym, że będę równy Najwyższemu. Bóg go uczynił wielkim, bo gdy go stwarzał, to pełno ozdób dla niego przygotował. Ozdoby, które miały służyć w wykonywaniu czynności, do których został powołany, a więc instrumenty, złote, odzienie przepiękne, wszystko cudowne, a się okazało, że to, co mogłoby służyć ku dobremu, zaczęło działać ku złemu. On mówił, jeśli mam tyle, to dlaczego nie mogę mieć tyle? A jak mam tyle, to dlaczego nie mogę mieć tyle? I trudno znaleźć miejsce, o którym powie, o to jest miejsce w sam raz dla mnie. Bo zawsze dąży do czegoś większego. Moglibyśmy też i powiedzieć o Nabuchodonozorze, ale nie chciałbym się przy nim za długo zatrzymywać, ponieważ żeśmy niedawno mówili. Nabuchodonozor tu mówił, moje to miasto, które uczyniłem, cudowne, jest przebogate. Ogrody Semiramidy tam wprawiały w zachwyt wielu zwiedzających, przybyszów, podróżnych. Mówi, ja to uczyniłem. A Bóg go prostował, cierpliwie go prostował i mówi, nie, słuchaj, koniec twój w swoim czasie przyjdzie. Inni przyjdą po tobie. Nie skupiaj swojej uwagi na sobie. I on to zrozumiał. Ja nie wiem, czy bardzo się myli ten, który powie poganin to poganin, ale inni mówią, kto wie, czy Nabuchodonozor nie będzie wśród zbawionych. Dlatego, że Bóg cierpliwie nad nim pracował, a on pozwolił, że był kształtowany ręką Pana. Ale to wszystko to, no i jeszcze można by się było posłużyć Namanem, Syryjczykiem, który nie bardzo umiał się pogodzić z tym, że pokora jest większą wartością aniżeli pycha. Mówi, co ten prorok powiedział? Ja mam iść do tej kałuży, zanurzyć się? U nas są lepsze rzeki, czyste rzeki, wspaniałe. Ja nie muszę gdzieś wędrować setki kilometrów, żeby się okąpać. I to 7 razy. Nie. Ale słudzy byli mądrzejsi niż w tym przypadku sam Naaman. Mówi, a co ci szkodzi? Gdyby coś wielkiego od ciebie żądał, ale zanurzyć się w wodzie? Ale przyszedł moment, powiedział, ja od tej pory już tylko jednemu Bogu służył będę. A niech mi ten Bóg wybaczy, jeśli z racji pełnionego urzędu od czasu do czasu będę towarzyszył mojemu królowi w jego czynnościach państwowych. Niech mi Bóg wybaczy. Jak się zmienił ten człowiek? I też można by było sobie zadać pytanie, bo ja lubię takie pytania zadawać, czy będzie zbawiony. Całe szczęście, że to nie do mnie zależy, nie ode mnie zależy i nawet Bóg zabronił. Nie sądźcie, żebyście sami nie byli osądzeni. Ale możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że Bóg nad tym człowiekiem wykonywał wielką pracę, a on pozwolił się kształtować bardziej niż niejeden Izraelita w tamtym czasie. Ale chciałbym sięgnąć do innych tekstów, które dołączyłem do wcześniejszych już przygotowanych.
Chciałbym, byśmy zobaczyli na Izraela, bo w końcu jesteśmy Izraelem. No nie Izraelem w formie narodowości, ale pochodzenia ducha, tak. Bo ojcem naszej wiary jest ten, który pierwszy uwierzył, że przyjdzie Mesjasz, ażeby ratować rodzaj ludzki. I drodzy, prosiłbym, ażebyśmy mogli otworzyć i tak spojrzeć na niektóre teksty właśnie ze Starego Testamentu, szczególnie czwarta księga Mojżeszowa. 12 rozdział jako pierwszy. Chciałbym zobaczyć, czy czasem w Izraelu nie trafiali się ludzie, którzy o sobie myśleli więcej niż trzeba. I co tutaj czytamy? O, już w nagłówku. Miriam i Aaron występują przeciwko Mojżeszowi. Dwoje rodzeństwa zmówili się, bo tak razem bywali często i tak między sobą wymieniali pewne myśli, wiecie, bo zawsze to ktoś rzuci pierwszą myśl, a później się do tego dodaje i rośnie problem. Ani się nie obejrzymy i jest poważny problem. A jaki problem wyniknął z rozmów Marii i Aarona? Że ten nasz braciszek najmłodszy, może on trochę za dużo o sobie myśli. Nie wiadomo, czy to Panu Bogu się podoba, że on się tak wynosi ponad innych. I czytamy, wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu jego żony kuszytki, którą poją, gdyż poją za żonę kuszytkę. No bo jak był między kuszytami, to skąd mógł wziąć Izraelitkę? To wziął kuszytkę. A to kuszytka była jeszcze czarnoskóra. To dodatkowo kłuło w oczy, bo była widoczna na tle wszystkich Izraelitów, że to jest właśnie żona Mojżesza. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Ci, którzy byli mu najbliżsi z tytułu rodzeństwa, między innymi rozpowiadali taką myśl, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał, bo Pan wszystko słyszy. I on, gdy to usłyszał, Mojżesz był człowiekiem, jest taka wstawka, bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I Mojżesz się nie upominał o swoje prawa. Mojżesz nie wezwał brata i siostry i nie powiedział, że Bóg mi się objawił na pustym miejscu i powiedział, że ja będę wodzem dla tego Izraela. Nie. Czytamy, że rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. Wziął ich na dywanik. Przyjdźcie wy trójkę. No ja nie wiem, czy w tym momencie Miriam i Aaron zdawali sobie sprawę, że trochę przegięli, ale w każdym razie cała trójka przyszła do namiotu zgromadzenia, a Pan nie wygrażał palcem, ale mówi, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to znaczy, zwracał się do Miriam, która jako prorokini ułożyła pieśń, którą śpiewano Bogu jako wdzięczność za to, że ich wyprowadził z Egiptu i przeprowadził przez morze. Była to pewnego rodzaju działalność prorocza. Jeśli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego jasno, a nie w zagadkach. Bóg tylko powiedział, jak widzi sprawę tej trójki. Że owszem, Aaronie, tobie wyznaczyłem rolę i ją spełniasz. Bądź zadowolony. Maria, tobie wyznaczyłem rolę jako przywódczynia kobiet. Spełniaj swoją funkcję. A
ale Mojżesz jest przeznaczony do innych celów. No i później okazało się, że zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł Pan. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem, a gdy Aaron zwrócił się do Miriam, oto była trędowata. Straszne nieszczęście. Każdy trędowaty był usuwany z obozu na kwarantannę. My już wiemy, co to jest kwarantanna, tylko że rzadko je przestrzegamy. A tam nie było mowy. Jak była kwarantanna, to była poza obóz. Poza obóz i byłoby się to tragicznie skończyło, gdyby właśnie nie ta cecha Mojżesza, który nie chował urazy w sercu, a mógł powiedzieć, a niech się Maria nauczy, a niech się inni nauczą, że nie wolno mnie lekceważyć. Nie, nie, nie. Jak on zobaczył, co się stało, wołał do Pana, a Pan ze względu nie na Miriam, ale ze względu na Mojżesza przywrócił ją z powrotem do społeczności. Bo Bóg ma taką cechę, że gdy Jego dzieci wołają za innymi, to On ich jeszcze chętniej wysłuchuje niż zwykle. Dlatego te modlitwy wstawiennicze zawsze w Biblii miały szczególną wartość. I one do dnia dzisiejszego i tak pewnie już na zawsze zostanie. A więc czytamy tutaj, że najbliżsi, Miriam i Adam, zbuntowali się. No zapewne nie duch skromności czy uległości tutaj zainicjował takie zachowanie tych dwojga, ale pycha, która również w ich sercu okazała się. Drodzy, nie musimy daleko szukać, ponieważ w rozdziale 14 mamy kolejną historię. Już nie o Miriam, nie o Aaronie, ale czytamy, że lud buntuje się przeciwko Panu. Szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do niego, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Znów przejęli sprawy w swoje ręce, prawda? Bo do tej pory prowadził ich Pan, prowadziła ich Miriam, prowadził ich Aaron. A oni teraz chcieli wziąć sprawę w swoje ręce i mówi, jak to jest, mamy wędrować, tutaj ani jedzenia porządnego, ani napoju porządnego, ani mięsa. Lepiej nam było w Egipcie być, w Egipcie żyć, w Egipcie poumierać, a nie włóczyć się po bezdrożach. Ale czytamy, że tym razem już nie Mojżesz sam, ale Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue syn Nuna i Kaleb syn Jefunnego spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty. 12 poszło na zwiady, 40 dni wędrowali, to przeszło miesiąc. Wiecie, przez miesiąc czasu można kawałek ziemi obejść. Tym bardziej, że podzielili ten obchód między siebie, 12 ich było, no ale tak, gdy wrócili, przynieśli potężne dowody dobrej ziemi. Na drążku winogrona przynieść jako dowód, że tam są cudowne winogrona. Jabłka granatowe jako dowód, że tam sady kwitną. Jest wszystkiego pod dostatkiem, ale co? Tam są tak potężni ludzie, że myśmy wokół nich to jak szarańcza. Czasem przymierzają ci podopieczni Pana Boga
możliwości Boże do własnych możliwości. I mówią, my tego nie zrobimy, nie damy rady. Ale mówi Bóg, to ja was wysyłam. Ja was posyłam. Spełniacie moją wolę, nie swoją. I wynik był taki, że narzekanie, po cośmy tu przyszli, może lepiej będzie się wrócić. A tego było już dużo, za dużo. I byliby wszyscy zginęli na tej puszczy, gdyby zaś Mojżesz się za nimi nie wstawiał. Jozue i Kaleb pozostali jako żywi świadkowie dzieł, które Bóg dokonuje, bo wszyscy zginęli z tych zwiadowców na puszczy razem z innymi, a oni, staruszkowie, weszli i dali dowód, że nie boją się niczego, gdy Bóg ich prowadzi. A więc też tutaj ten przejaw takiej pychy, zarozumialstwa, który doprowadził do nieszczęścia wśród wielu rodzin w Izraelu w tamtym czasie. Ale drodzy, znów mamy historię, dwa rozdziały dalej. 16 tej samej księgi. Bunt Koracha, Dotana i Abiroma. Trzeci wiersz 16 rozdziału mówi, że połączyli się razem i wystąpili przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, dość tego. Jakie odważne, prawda? Dosyć żeśmy cierpieli. Sprawy zaszły za daleko. Chcemy zmian. To słowo dość tego, ten zwrot, świadczy, że obserwowali już przez dłuższy czas poczynania przywódców i mówi, cokolwiek wymyślą, wymyślą źle. Cokolwiek zrobią, zrobią źle. Wiecie, bardzo dobrze jest kierować społecznością czy też zarządzać z tylnego siedzenia. Są specjaliści, to już nie jest taka stara zaś historia, że byli tacy, którzy z tyłu zarządzali. Z tyłu wydawali polecenia. Korzyść z tego tylnego sterowania jest taka, że masz dużo do powiedzenia, ale za nic nie ponosisz odpowiedzialności. To jest wyraźna korzyść. Bo jak tym zarządzającym coś nie wyjdzie, no to kto będzie winny? No zarządzający, na pewno nie ci z tylnego siedzenia, którzy podpowiadali, jak co trzeba zrobić, tym, którzy z przodu siedzieli na stanowiskach, tylko źle. Gdybyśmy tam byli, to byśmy na pewno zrobili dobrze. Ależ to oni byli powodem i przyczyną całego kłopotu i nieszczęścia. I ci mówią tak, dosyć tego, koniec. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci. I Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Ale uwaga, prawda? Mocna uwaga. Dlaczego się wynosicie ponad resztę zgromadzenia pańskiego? To cały zbór jest święty. Bóg nas wszystkich prowadzi. O tak, może się komuś pomylić funkcja, którą pełni. I z podporządkowanego czuje się przez chwilę przywódcą i jest gotowy ocenić poczynania innych. I to, drodzy, nie ma znaczenia, w jakiej skali. Czy dzieci w domu chcą rządzić rodzicami, bo bywa i tak. Czy w zborze ci, którym nie powierzono roli prowadzących, chcą prowadzić tych, którzy prowadzącymi zostali wybrani. Tak, no, jeśli mamy tekst, który mówi co? Że nie należy się wtrącać w cudzy urząd. Tam
krytycznie ocenia działania pewnych osób i mówi, że włączają się w obowiązki i czynności, które zlecono innym. O, w tej chwili taka bliższa treść tego tekstu mi uszła z pamięci. Ale w każdym razie Bóg chce i pragnie tego, ażeby w jego społeczności był porządek. Żeby każdy za to odpowiadał, do czego został powołany. Patrzę na Andrzejka. Jest kontynuatorem bardzo ważnego dzieła w tym kościele, w tym zborze naszym. Prowadzi orkiestrę. I powiem tak, gdyby ktoś z tej orkiestry powiedział: bracie Andrzeju, ty se już odpocznij, już to nie ta muzyka, już by trzeba było coś nowego wprowadzić. I posadziłby go w ławkę tylko dlatego z jakąś trąbką, że ktoś inny uznał, że on to zrobi lepiej. Wyjdzie to na korzyść? Nie. Nie wyjdzie na korzyść. Nie wyjdzie na korzyść. Bo wszystko musi być we właściwym czasie i we właściwej kolejności dokonane, bo zmiana może być, ale zmiana, która odbywa się w taki bardziej przejrzysty sposób, na pewno nie w zasadzie ja chcę, to tego trzeba usunąć. Ci właśnie mówili tak: dosyć tego, Bóg uznał, że my wszyscy jesteśmy święci, każdy z nas ma to samo prawo. No i co się stało dalej? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na swoje oblicze, a potem przemówił do Koracha i do całego jego zastępu. Jutro Pan się ukaże i On ukaże, kto jest Jego i kto jest święty. No i tam jaki wynik był? 250 książąt ważnych w Izraelu straciło życie. 250. Przyznamy, że to niebagatelna sprawa. I to spowodowało, że chociaż wszyscy wiedzieli, że to był wyrok Pana, to resztę zgromadzenia mówią tak: dlaczegoś Mojżeszu do tego doprowadził? To nie oni zbuntowali się, do tego doprowadzili, tylko ty, Mojżeszu. Dlaczego tylu znamienitych mężów zginęło? I znów się zbuntowali. Podniósł się głos niezadowolenia. I jaki był tego wynik? Że Bóg mówił: Mojżeszu, moja cierpliwość się pomału kończy. Wygubię ich wszystkich i tak jak mówią, że zginą na puszczy, to zginą na puszczy. A ciebie uczynię wielkim narodem. A Mojżesz mówi: daj spokój, Panie drogi. To po to ich wyprowadziłeś, żeby tutaj zginęli? I znów płakał, i znów wołał do Pana, i znów się Pan zlitował. Ale przy tej okazji zginęło 14 700 osób. Ale pycha jest paskudna. Najpierw tego nie widać, najpierw zdawałoby się, że to takie tylko rozmowy, a to ten Mojżesz to taki, a Aaron też nie lepszy. Ta Maria też, zdawało się, że coś konkretnego tutaj zwojuje i co się stało? Nic się nie stało. I to szemranie spowodowało, że narastało niezadowolenie, a niezadowolenie zaowocowało tym, że 14 700 osób z Izraela zginęło. I gdyby Mojżesz nie popędził Arona, mówi: weź kadzielnicę i szybko między Izraela idź i zatrzymaj anioła gniewu. Kadzielnicą kadził tam, gdzie widział, że ludzie umierają, i zatrzymała się plaga. I nie więcej, tylko raptem, możemy powiedzieć, tylko 14 tysięcy ludzi zginęło. A zginęliby wszyscy, gdyby nie w rozpaczliwej bieganinie Aaron i Mojżesz starali się zapobiec temu, co się działo. 14 700.
No później jeszcze węże doszły, znów powtórka z przedmiotu. Drodzy, i to, co nawet w przykazaniach nie zostało ujęte, bo nie mamy takiego przykazania, które by mówiło, nie będziesz pyszny. Nie mamy takiego przykazania. A okazuje się, że pycha jest prapoczątkiem wielu, wielu nieszczęśliwych wydarzeń. I w Biblii moglibyśmy wziąć przypadki i opisy pogańskich autorów tego opisu. Możemy Izraelitów wziąć, bo to nie ma znaczenia, drodzy. Pycha w sercu każdego się znajduje. Gdyby się znalazł ktoś, kto nie ma pychy w sercu, to byłby podobny do naszego Pana, bo tylko On był wypełniony duchem służby, poświęcenia, a pycha była Mu zupełnie obca. Chciałbym tak, zbliżając się powoli do końca, drodzy, przeczytać pewne aforyzmy, które wyciągnąłem z tego mądrego urządzenia internetu na ten temat. Pycha nie chce być dłużnikiem, a miłość własna nie chce płacić. Dwa zjawiska, które są nam bliskie. Nie chcesz być dłużnikiem. Chcesz być dłużnikiem kogokolwiek? Nie. Jak ktoś ci coś dobrego zrobił, to myślisz, jak mu się odwdzięczyć, a to wcale nie musi tak być. Nie musi tak być. Czuj się, że jesteś w tej bliskiej relacji, że nie musisz, z żoną się nie rozliczasz. No, jak żona ci coś dobrego zrobiła, Pawełku, czyś ty myślał, jak jej się odwzajemnić? Nie, po prostu co zrobił, to zrobił. A on nic innego nie robi, tylko robi dobrze Ewelince i dzięki temu są szczęśliwi. Tak my z Panem Bogiem też nie mamy takich zasad, że ty, Panie Boże, mi zrobiłeś to, to ja ci zaraz to. Żebyśmy nie byli sobie wzajemnie nic dłużni. My jesteśmy i tak dłużnikami wszystkich wokół siebie i tak jesteśmy dłużnikami naszego Pana. A rachunek też taki dziwny będzie, gdy przyjdzie Pan, bo powie do wszystkich tak samo. Chodźcie do mnie, przygotowałem dla was miejsce. Chodźcie do mnie. No i znów się będą rozpychać przy tych mieszkaniach, które Pan Bóg dla nich przygotował. Jeden będzie chciał na górce, inny chciał w dolince, jeden będzie chciał większy, drugi mniejszy. No nie. Jak chwalić Pana, że On, gdy przyjdzie pora, to sprawi, że nasze serca będą funkcjonowały zawsze dla innych dobrze. Dla innych dobrze. Nie na zasadzie, bo On może mi w czymś kiedyś pomóc, ale ja chcę dobrze dla ciebie. Tak jak miłuję siebie, tak chcę miłować także i ciebie. To jest właśnie zasada Boża. No więc z tym dłużnikiem. Ale następny. Głupota i pycha rosną na tym samym drzewie. Głupota i pycha na tym samym drzewie. To znaczy, mają wspólne korzenie. Głupota i pycha. No i następne. Łatwiej zrezygnować z własnej radości niż z pychy. Pycha jest najbardziej niepocieszoną z namiętności. Nie potrafi nasycić się niczym innym, jak tylko sobą. No i to tak często dokarmiać tą próżność i pychę. I wtedy może tak to pragnienie zminimalizuje się. Wyniosłość odbiera mi Boga, zawiść bliźniego, a gniew odbiera samego siebie. Pycha człowieka powoduje jego poniżenie. Pokorny sercem
odbiera zaszczyty. Pokorny sercem. Gdybyśmy tak chcieli może znaleźć w Biblii tych pokornych sercem. Jakbyśmy chcieli znaleźć, dużo byśmy ich znaleźli? Lota może, którego z Sodomy i Gomory wyprowadzili aniołowie, ale on też w odpowiednim czasie mówią, wujek, ty możesz sobie iść ze swoimi owieczkami w góry, a ja zostanę tu, gdzie jest zielono, fajnie, gdzie jest dostatek, łatwo można handel zamienny prowadzić, łatwo się można wzbogacić. Ja zostanę tu, gdzie lepiej, a ty idź tam, gdzie jest trudniej. No tak. No ale Bóg go i tak uratował, bo on jest tak dobry, że takich właśnie ludzi chce ratować. Takich ludzi chce ratować. Drodzy, i takich przypadków by było wiele, gdzie widzimy, jak bardzo Bóg ratuje ludzi, którzy mają kłopoty. Bo wszyscy zgrzeszyli, nie dostaje im chwały Bożej, wszyscy są pyszni, bo kochają siebie bardziej niż inni, wszyscy mają coś tam niepoukładane, a Jezus Chrystus zwraca się do nich i mówi, ja wiem jak jest, ja wiem, że życie na świecie grzesznym jest trudne, ja wiem, że nie jest łatwe. I ja w tych warunkach, gdzie wy jesteście, przeżyłem 30 lat i ja chcę wam pomóc. Ja chcę was wziąć do siebie. Pycha dzieli ludzi, a pokora ich jednoczy. Fajne powiedzenie, że pycha dzieli, a pokora zbliża ludzi do siebie. Pycha sprawia, że brakuje nam miłości i zapominamy o przebaczeniu. Jak jest ktoś, kto ma kłopoty z przebaczeniem, to znaczy, że tam coś z tą pychą jest nie tak. A, właściwie ona jest karmiona. To z przebaczeniem jest problem. Powierzchowni obserwatorzy mylą prawdziwe, nieśmiałe z pysznym. Istnieją fałszywi, nieśmiali i ci są na dodatek prawdziwymi pyszałkami. Ja wiele razy słyszałem, a ten brat taki skromny, taki... Ta recenzja brata w Panu jest taka, że on jest taki cichy, on się nie odzywa, nigdy nikomu w drogę nie wchodzi i zdawać by się mogło, że jest to dowód takiego otwarcia na innych, a właściwie w jego sercu najprawdopodobniej jest, wy sobie mówcie, a ja i tak swoje. Drodzy, Pan przychodzi po to, ażeby ratować zgubionych. Jeśli czujesz się zgubiony, jeśli czujesz się zatracony, jeśli czujesz się oszukany przez diabła i nasycony jego egoizmem, to jest czas, żeby przyjść do tego, który chce nas zbawić i prosić. Panie, ratuj mojego niedowiarstwa. Niech dobry Bóg sprawi, drodzy, ażeby to krótkie przemyślenie o naszych losach, o naszych ludzkich słabościach, namiętnościach, radościach i smutkach, ażeby zaowocowało tym, że będziemy wypychać za sprawą Pana to, co złe z naszego życia, jak najdalej, jak najwięcej, by też jego charakter bardziej się odbijał w życiu naszym i żeby był tą światłością, o której żeśmy dzisiaj w Księdze Izajasza też sporo mówili. Życzę wam wszystkim, sobie również z całego serca, drodzy. Amen.